Dzień dobry. Słuchajcie, nowa paczka. Nowa paczka przyszła do warsztat Rafała. Dobra, zobaczymy, co tu ciekawego jest. Rozpakowujemy. Piła ukośna z Yato, model taki. Tutaj macie dane. I ta piła ma prawdopodobnie tarczę, ale ja domówiłem jeszcze tarczę DeWalta, ponieważ na internecie wysłuchałem, że te, które zakładają do tej piły, no są ciulate i po prostu kątów tak ta piła nie trzyma. No ale zaraz wypróbujemy. Dobra, otwieramy dalej. Piła rozpakowana. Tu trochę mnie martwi. Tu się obtarła, bo to spadło. To mnie trochę martwi, bo taki luz jest. Nie wiem, czy to jest luz na tym, czy po prostu na silniku tam. No ale zaraz zobaczymy, wezmę to. Odkręcę. To jest 19. Trzeba teraz. Dobra. Nie, na tym jest luz. Aha, na tej podkładce jakby. Ta podkładka ma tu luz. Co tu jest, segiel? To ma luz. Nie wiem czemu. Ale nie podoba mi się to. Może tak ma być, nie wiem. Czy to? Dobra, zakładamy to z powrotem. Zakładamy to z powrotem. Ma być tak. A to ma być tak. To mi się nie podoba. Dobra. No nic. Zobaczymy, jak to cnie i zobaczymy, jakie to ma te kąty. Obejrzymy. Dobra, słuchajcie, uciąłem taki kawałek. Już widzę, że ją ścina na prawo jakby. Nie wiem, czy to będzie widać, ale to jest ukosa. Tak samo ta strona.
Jakbyście popatrzyli, to to idzie tak w tą, a to idzie w tą. Zmieniamy jednak tarczę i zobaczymy. Zrobimy jeszcze inaczej. Robimy tak, że tutaj wstawimy to. O. Bierzemy drugi kawałek. Nie wiem, czy tego starczy, kurde. Tak na koniec. Tu może być trochę niemiarodajne, bo widzicie, jak tu jest, nie? Bo już nie mam takiego kawałka, ale spróbujemy. Ucięte z dwóch kawałków, czyli nie, że jeden kawałek przecięty tak, tylko osobno to i osobno to. No i tak to wygląda. Tu wam pokażę, jak to wygląda z kątem. Tu zobaczcie sobie. Odwracamy to na drugą stronę. Mam nadzieję, że to się nie rozwali. Ok, tu jeszcze zobaczymy. Czy tu nie ma szpary, czyli czy to nie jest krzywo, nie wyszło, nie wyszło. Teraz tu zobaczymy, jak to wygląda. No dla mnie to jest idealnie, ideał naprawdę, bo jeżeli... Ja pamiętam, co ja się kątówką namęczyłem, żeby jakikolwiek kąt zrobić, no to teraz to będzie naprawdę super robota. A co jeszcze ma fajnego, to ma wolny rozruch. Czyli nie startuję od razu tak szybko, tylko... Słuchajcie, tu jeszcze jest ucięte w ten sposób. Tu wam też pokażę, jak to wygląda. Tu wam pokażę, jak to wygląda w ten sposób. Jest tu minimalna szpara. Nie, dobrze jest. Naprawdę, powiem wam. Dla mnie to wygląda bomba. Bo tak wam mówię, ja cały czas kątówką czołem. I wiem po prostu, jak się człowiek musiał namęczyć, żeby takie kąty dać. Tu wam jeszcze pokażę, to jest cięte nie tak, że to jest jeden kawałek ucięty, tylko jest ucięty jeden kawałek osobny i jeden kawałek osobno. Zrobiłem teraz tak, że tu damy kątownik. Jak widzicie, w miarę to jest prosto, a nawet bym powiedział, że bardzo prosto. I tu damy kątownik. Tu troszeczkę jest krzywo, to, o teraz. Teraz mniej więcej to wyprostowało, żeby tak nie, też nie... Żebyście tutaj się nie sugerowali jakimiś setnymi. Tu się coś tu wykrzywiło. Pokaż na to. No, coś niby takiego. No to tu tak to wygląda. Prawie szpary nie ma. Więc no nie ma źle, naprawdę nie ma źle. Jakieś milimetry. To wiadomo, że gdyby się człowiek doczepił, ale po wymianie tej tarczy na inną, to nie to fajnie. No dla mnie to jest sam raz, no, to dla mnie to jest naprawdę tak, to jest ideał. Bo to i tak ja spawam, później to, to jest dla mnie super, nie? Więc mi to wystarczy. No i tyle, no, ale to tak jak mówiłem, te tarcze, które dawałem w komplecie, to one są do cięcia takiego jakichś prętów, czy czegoś się ta tarcza przyda, nie?
No ale wyszło fajnie, naprawdę wyszło fajnie, ja jestem zadowolony. To tyle, dajcie lajka, subskrybujcie kanał i do następnego filmu.